Witam. Pokażemy teraz, jak należy prawidłowo uzbroić bojkę, która została użyta na jarcie. Po odpaleniu bojki należy rozpiąć karabinczyk od urządzenia głównego, czyli od skorup. Następnie odkręcamy zawór spustowy powietrza. Spuszczamy powietrze oraz demontujemy nabój CO2 oraz inicjator odpalenia ładunku, który po odpaleniu nie ma zielonej zaślepki. To jest prawidłowy, pełny nabój. Inicjator to jest zużyty. Wyciskamy powietrze, które pozostało w urządzeniu. Zbyt duża wilgotność wewnątrz powoduje odpalenie wyzwalacza. Wskazane jest, żeby po wysuszeniu takiej bojki zrolować ją mocno, aby opróżnić ją z pozostałego środku powietrza. Zgnieść, wypchać i następnie wkręcić korek spustowy powietrza. W ten sposób zmniejszamy pojemność całego worka. I wówczas możemy przystąpić do uzbrojenia w nowe ładunki. W miejsce zużytego wyzwalacza wkręcamy nowy i dociągamy. Z drugiej strony wkręcamy nabój CO2 o pojemności 33 gram i dokręcamy, zabezpieczamy taśmami z rzepami. Jeden i drugi. Następnie, tak jak widać, staramy się złożyć na płasko cały worek i nie rolujemy, tylko składamy coś w rodzaju harmoniki. Jedno, drugie i trzecie. Tak, żeby ten nabój był widoczny i nie był zasłonięty. Jeżeli to mamy zrobione, możemy sobie ułatwić, spinając ten cały worek jakimiś opaskami elektrycznymi, w miarę cienkimi, lub po prostu dwoma sznurkami związać, żeby nam było wygodniej. Nie możemy zapomnieć o przypięciu z powrotem karabinczyka. Jeśli tego nie zrobimy, to bojka nie będzie pracować. Im ciaśniej zwiążemy, tym będzie wygodniej nam zamknąć obudowę. Jeśli będziemy to mieli związane, tylko nie za grubym sznurem czy linką, czy może to być gumkami spięte, zamykamy dwie obudowy pojemnika. Należy zwrócić uwagę, żeby gdzieś nie wystawała jakaś linka i zakładamy na koniec tak zwaną kedrę, która nam uszczelnia całe urządzenie i jest wielokrotnego użytku. Nie należy zapominać, aby w tych miejscach włożyć załączone spinki. Dziękuję.